Witam Was bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Marcelus i zapraszam Was na materiał poświęcony Rainbow Six Siege. Rok 2020 właśnie otwieram materiałem poświęconym tej grze i tego, co nas czeka w roku piątym. Tutaj przedstawię Wam to, co przeciekło, czyli informacje niepotwierdzone, jeżeli chodzi o twórców, ale to, co może się wydarzyć w piątym roku, jak również moje własne, prywatne oczekiwania, jeżeli chodzi o R6 i to, co bym chciał, aby w piątym roku w warstwie technicznej zostało zmienione. Tak więc ten materiał już za chwilę, a teraz chciałbym was również zaprosić na mojego bloga, w którym ostatnio działo się dość wiele, jeżeli chodzi o R6, to znaczy ukazały się dwa historyczne artykuły, które dotyczą Mistrzostw Polski, jeżeli chodzi o R6 w latach 2016-2017 oraz rozgrywek Master League 2018-2019. Linki znajdziecie w opisie. Krótka historia tych rozgrywek, zawodnicy itp. itd. Sami tu zobaczycie, jak to wygląda. Jak również chciałbym Was zaprosić oczywiście na moje streamy na Twitch, do Marcelus Play, gdzie R6 gości już bardzo sporadycznie. To już nie jest granie takie namiętne osoby, która chce rozwijać swoje umiejętności i mieć jak najwyższą rangę, raczej luźne granie rankedów. Tak więc na te rzeczy Was zapraszam, a teraz przechodzimy do meritum sprawy, czyli piąty rok w Rainbow Six Siege. Mam nadzieję, że Ubisoft planuje mniejsze i większe zmiany, jeżeli chodzi o warstwę techniczną gry, bo na tym mi zawsze bardzo zależy i dobrze wiecie, że mam bardzo wiele uwag. Miałem bardzo wiele uwag, jeżeli chodzi o tą warstwę techniczną. Uwag, które były przez 2-3 ostatnie lata bardzo krytykowane przez graczy, ale teraz okazuje się, że praktycznie każda moja uwaga, która została wytrącona i pokazana na podstawie przykładów, i jest obecna w grze i gracze się z tym zgadzają, natomiast nie chcą mi przyznać po prostu racji, bo ja to rozumiem. Krytykować osobę, która ma rację przez 3 lata, a teraz twierdzić to samo, jest po prostu śmieszne i dziecinne, ale do meritum sprawy. Materiał obejmuje informacje z przecieków, m.in. od Cormora oraz moje własne oczekiwania zmian lub poprawek, które powinny wejść w piątym roku. Zaczniemy sobie bardzo szybko i ostro, już na początek, jeżeli chodzi o rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, to przepustka na rok piąty, która mnie bardzo negatywnie zaskoczyła. Dlaczego? Po pierwsze, mamy 5 operatorów w roku piątym zamiast 8. To już pokazuje, jaki stosunek do gry i tego, co się wydarzy w roku piątym i do graczy ma Ubisoft. Miało być 100 operatorów na 10-lecie gry. Nie wiem, jak to teraz będą nadrabiać, bo już są straty z poprzednich lat. Brak bonusowych 600 kredytów R6. Dla mnie jest to najgorszy ruch marketingowy, jaki mógł wykonać Ubisoft, obcinając po prostu te kredyty, które były naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem, bardzo fajnym elementem. I to wszystko, co nakręcało tą przepustkę, bo każdy sobie te kredyty zbierał i chciał sobie coś za to fajnego kupić, tego teraz już nie będzie. Czyli Ubisoft może lekko odpuszczać sobie R6, ale chce jeszcze przy okazji po prostu sobie na tym zarobić. Czytając opis, oczywiście jeżeli taki będzie, jeżeli to się potwierdzi, to w moim odczuciu nie warto kupować i wspierać, bo to po prostu zwykły chamski skok na kasę w zamian za 30% obniżkę Battle Passa, którego w moim odczuciu może wiele osób nie kupi, ale jak wiecie, co roku mnie osobiście zaskakują wyniki finansowe, jakie osiąga Ubisoft, jeżeli chodzi o R6, tak więc tutaj również może być to całkowicie w drugą stronę. Teraz do przecieków. Jeżeli chodzi o tryb fabularny, to oczywiście status oficjalnie potwierdzony. W ostatnim wywiadzie Ubisoft, przedstawiciele Ubisoftu potwierdzili, że elementy fabularne będą bardzo duże, jeżeli chodzi o rok 2020, w oparciu o biografię postaci, które pojawiają się wraz z nowymi operatorami. Będziemy mieli nowe historie, rozbudowany wątek fabularny. To zostało potwierdzone. Jeżeli chodzi o samą formę gadżetów, czyli nowe gadżety wtórne w grze, status jest oczywiście niepotwierdzony, ale bardzo prawdopodobny. Dodatkowe gadżety są potencjalnie świetnym sposobem na równoważenie gry bez wprowadzenia nowych operatorów. Jest to bardzo dobre i fajne rozwiązanie. W planach jest m.in. dodatkowa sygnalizacja czy alarm dla obrońców oraz dodatkowy niewielki ładunek dla atakujących. Chciałbym teraz Wam tylko przypomnieć, że w 2018 roku
dodano kuloodporną kamerę jako gadżet dodatkowy. Teraz oczekuję trochę więcej gadżetów w grze. Myślę, że Ubisoft powinien pójść dalej w tym kierunku i na przykład dodać mikrogranat EMP dla obrońców lub zestawy do naprawiania łatania dziury. Taki tu jest mój skromny pomysł. Jeżeli chodzi o operatorów, tutaj mamy prawdziwy medyk po stronie ataku, status oczywiście niepotwierdzony, ale Rainbow Six Siege potrzebuje prawdziwego medyka, którego można porównać do Doka czy też Ruka, takie konkretne wsparcie medyczne, jeżeli chodzi o drużyny atakujące. Jeżeli wierzyć niedawnemu napływowi informacji, to wyraźnie widać, że Ubi szuka nowego operatora, którego podstawą będzie uzdrawiający dron. Ale uzdrawiające drony nie są nowym pomysłem. To gracze wymyślili te własne wersje w koncepcji z poprzednich lat. Tak więc to jest nic, co jest nowe. To jest już kiedyś było to po prostu pokazane jako koncepcję operatorów. Jak również to zmian operatorów Ubisoft planuje przerobić Finkę na właściwego medyka, jeżeli chodzi o atak, i wykorzystać po prostu jej pełne możliwości dla wsparcia drużyn atakujących, co jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem. Jeżeli chodzi o kolejnego operatora, to jest tak zwany Cool Aim Man, czyli status niepotwierdzony, ale bardzo pożądany. W tym samym przecieku, który dotyczy tego operatora, możemy go zdefiniować w następujący sposób. Jest to operator, który może przedrzeć się przez ściany. Może on posiadać udoskonaloną wersję moda Sledge'a lub ładunek wyłomowy, który nie wyrządza mu żadnej szkody. Bardzo ciekawe i taktyczne, mocno rozwiązanie. Szykuje się również nam wielka przeróbka tachanki. Oczywiście tutaj status jest niepotwierdzony, ale prawdopodobnie będzie miało to miejsce, ponieważ słyszeliśmy bardzo wiele razy o przeróbce tego operatora. Cała społeczność tą przeróbkę, tej przeróbki chciała i oczekiwała. Przeciek informuje, że tachanka nie będzie już potrzebował swojej wieży, co można zrobić na kilka sposobów. Albo jego broń zostanie zastąpiona czymś innym, albo jego karabin maszynowy zostanie po prostu odmontowany z wieży. Oczywiście tachanka również został przedstawiony na niedawnym zwiastunie Pro Ligi, trzymającym swój kultowy karabin właśnie bez statywu. Warto na takie rzeczy zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o naprawianie uszkodzonych ścian, to o czym już mówiłem tutaj wcześniej, to jest tak zwany łowca dziur. Oczywiście status jest niepotwierdzony, to jest tylko i wyłącznie przeciek. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym legendarnym gadżecie blokującym dziury w 2018 roku, gdy jeden z fanów przeanalizował go i znalazł w kodzie gry. Także do dnia dzisiejszego jest cisza w temacie, ale te przecieki mogą sugerować, że może mieć taki operator w tym roku swój debiut. Ten pomysł jest bardzo fajny i szkoda w moim odczuciu, że nie został on zrealizowany do tej pory. Obrońca, który może naprawić uszkodzone dziury i ściany, może całkowicie zmienić metę, która od dłuższego czasu nie widziała tak drastycznych zmian. Tak więc łowca dziur, kto wie, w piątym roku może się pojawić. Jeżeli chodzi o mapy, to możliwy jest rework takich map jak Forteca, Chalet, Favela oraz Skycrapper. Oczywiście jest to status niepotwierdzony. Jeżeli chodzi o możliwość wyboru mapy, to na co zwracają uwagę graczy, status niepotwierdzony. Ubisoft wychodzi z założenia, że niektóre mapy w systemie rankingowym nie byłyby grane, dlatego nie chcą tej kwestii poruszać i tego elementu wprowadzać do gry. Więc ja tutaj twierdzę, że tutaj nie będzie żadnych zmian. Po prostu będzie rotacja map, taka jak jest do tej pory. To, na czym mi bardzo zależy i co powinno być wprowadzone, to jest ten nieszczęsny system MMR. I tutaj przeciek nas informuje, że może powstać jeden dobrze zunifikowany system. Ponieważ, jak wiecie, a jesteście ekspertami w większości, obecnie w Rainbow'le działają dwa systemy MMR. Niestety jest to system,
który jest wadliwy i naprawa go jest mało prawdopodobna, ale pomysł, który tutaj został podany nam na tacy, polega na przebudowie całego systemu MMR i dobierania graczy do meczy. W tym, w moim odczuciu, powinno być również zawarte wprowadzenie mniejszej różnicy punktowej w dobieraniu. Obecnie jest to 1000 punktów, ale 500 byłoby bardziej uczciwie, jeżeli chodzi o umiejętności w stosunku do rangi, tak? To żeby było jasne. Ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o dwa systemy MMR w Rainbow Six Siege, każdy gracz ma obecnie właśnie dwa oddzielne wyniki MMR, używane do właściwego dobierania graczy, w cudzysłowie właściwego, jeden dla szybkiego meczu, czyli nie rankingowego, i jeden dla gier rankingowych. Chodzi o to, aby osobno oceniać umiejętności w dwóch różnych trybach, ale głównym tego efektem jest to, że jest to mocno niezrównoważone dobieranie graczy do szybkich gier. I na tym tutaj się teraz skupię, ponieważ wielu graczy o wysokich umiejętnościach przez większość czasu gra mecze rankingowe. Ich MMR szybkiego meczu jest niski. W rezultacie występuje bardzo nierówne dobieranie. Można tego uniknąć, tworząc po prostu jeden zunifikowany system MMR, który używany będzie dla każdego typu gier. I to by było świetne rozwiązanie i naprawdę odzwierciedlające umiejętności, tak? Tak jak ja mówię, ten system powinien być przebudowany, zmieniony, a różnica między rangami punktowa, w której możesz grać, to jest maksymalnie 500. Kolejny element, kontekstowe pingowanie, takie jak w Apexie, już kiedyś o tym pisałem u nas na grupie, na blogu, status jest mało prawdopodobny, ale pingowanie pozwala graczom w Apexie przesyłać wiele informacji bez potrzeby używania mikrofonów. Dodatkowe pingi bardzo by się przydały w R6, bo na przykład mogłyby oznaczać zauważony wróg, wzmocnić tą powierzchnię lub inne rzeczy i byłyby świetnym rozwiązaniem. Podkreślam, że Ubisoftowi ten pomysł się kiedyś podobał, ale nie zobowiązał się on do jego wprowadzenia, żeby to było jasne. Status mało prawdopodobny dla mnie, aczkolwiek jest to świetne rozwiązanie, które by należało zastosować. Kolejny element, który dla mnie jest kluczową podstawą wszystkiego, jeżeli chodzi o warstwę techniczną, to oczywiście lepsze narządzenia do raportowania. Status możliwe. Taki dla mnie ma tutaj to status. Obecnie brakuje narzędzi do dokładnego raportowania. Obecnie można zgłaszać graczy pod kątem wszelkich oszustw lub obraźliwego języka, ale nie możesz dodać żadnego kontekstu do swojego raportu. Tak? Najgorsze jest jednak to, że Ubi ciągle odmawia informacji dla graczy, jeśli ich raport doprowadził do ich do ukarania jakiegokolwiek gracza. Tak? Jak się nie mylę, ale mogę się mylić w tym aspekcie, kiedyś było obiecane, że będą nagrody dla graczy, którzy dokonują zgłoszenia, na podstawie którego oszust zostanie ukarany. Do dnia dzisiejszego nic o tym nie słychać, a system naprawdę jest wadliwy i można go mocno poprawić, dodając właśnie kontekst do swojego raportu. Bo jest to bardzo duży krok w pokazaniu graczom, że system działa. Ujawnianie tych wszystkich raportów, które ja nieraz mówiłem, że nie są, nigdy nie były ujawnione, pokazuje, że system działa. Bez tego zapewnienia nie wiem, czy moje raporty, czy wasze raporty są zapisywane, czy lądują bezpośrednio w koszu Ubisoftu. Więc to jest naprawdę rozwiązanie, które należy wprowadzić, należy je rozwijać i działać razem ze społecznością. Gra ma już, jak się nie mylę, dobrych 4 lata, więc może pasowałoby w końcu iść w stronę profesjonalizmu i to raportowanie byłoby świetnym rozwiązaniem. Oczywiście teraz przejdę do elementów, które mają status niepotwierdzony i są tylko i wyłącznie moimi prywatnymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o Rainbow Six Siege w roku 5. I zobaczymy później, czy coś w ogóle w tych sprawach się ruszyło. Po pierwsze, Killcam, który nie oddaje sytuacji. Dla mnie jest to element do usunięcia, który obnaża dodatkowo bardzo wiele błędów i problemów tej gry i jest ostatecznie bardzo irytujący. Dla mnie Killcam jest do usunięcia. Status oczywiście niepotwierdzony. Odpalanie gry rankingowej, kiedy mamy po jednej stronie 4, a po drugiej 5 graczy, 4 lub 3,
a po drugiej 5 graczy. Jest to absurdem, żeby w grze rankingowej w ten sposób rozpoczynać mecz. Mecz powinien zostać cofnięty i gra powinna losować kolejną rozgrywkę. Tutaj nieważne, że poczekacie tę minutę dłużej. Ważne jest to, że rozgrywka będzie uczciwa. Oczywiście ja jeszcze tutaj mówiłem o takim elemencie, że jeżeli do trzeciej rundy grasz w przewadze i ten gracz nie potrafi wrócić do trzeciej rundy, no powinien być mecz rankingowy anulowany i gra od początku losować powinna nowy mecz. Nikomu tutaj się źle nie dzieje, to jest tylko i wyłącznie czas, który wy poświęcacie na grę, a wolę, żeby ta rozgrywka była uczciwa i dłużej na nią czekać, niż odwrotnie, tak? No sami się zastanówcie i logicznie pomyślcie, ile takich sytuacji mieliście, tak? Jak to się zakończyło. Jeżeli chodzi o kolejny element, to jest spieprzony całkowicie hitrate i hitbox w tej grze, który nie rejestruje właściwie obrażeń, a bronie nie zadają obrażeń pokazanych w statystykach. I co najważniejsze dla nas wszystkich, to headshot nie zabija na strzała. I to również dalej jest niepoprawione i ja bym oczekiwał, żeby tym również się zajęli w roku 5. Perspektywa gracza, kolejny element, nadal nie naprawiono tego elementu, choć nieraz ogłaszano już, że działa właściwie, co powoduje absurdalne sytuacje w grze. Oczywiście oszuści, jest to problem nierozwiązalny do dnia dzisiejszego, nie ma większych kar. Ludzie, którzy są przyłapani na oszustwach, są banowani na 15 dni, po czym wracają znowu do gry, znowu stosują swoje oszustwa itp. itd. Nie ma twardych rozwiązań typu ban na IP, który jest bardzo często stosowany, ban na sprzęt, który również jest bardzo często stosowany przez innych twórców. Tutaj tego po prostu nie ma. I wychodzi na to, że przypadkowi goście bardzo dobrze rozwinęli ten exploit do gry wideo i są lepsi w tym, niż robi to sam Ubisoft. Więc tutaj też jest duże pole do pracy. Kolejny element, oczywiście przewaga pingu. Tutaj się nic nie zmienia. Od 3 dobrych lat, wbrew temu co twierdzi Ubisoft, przewaga pingu nadal istnieje i chciałbym, żeby w końcu z tym również się rozprawiono tak jak należy, czyli na przykład wprowadzono blokadę zmiany regionów, ale o tym jeszcze tutaj będę mówił. Element, który ma bezpośredni wpływ na grę, wyniki pojedynków, oczywiście Picker Advantage, które miało być poprawione i do dziś nie jest. Tak więc tutaj element kolejny, który jeżeli chodzi o fazę techniczną, jest do naprawy. Dźwięki, sami wiecie jak działają w tej grze, nie oddają miejsca i położenia przeciwnika, o tym też już wiele razy mówiłem. Element, który zużywa dalej bardzo dużo procesora, mimo tego, że wchodzono teraz wulkan, ale ten wulkan wiecie jak sami jak działa, niektórzy z niego korzystają, niektórzy nie. Różne są opinie, więc dla mnie dalej ten element nie został naprawiony. Element, który dla mnie jest również kluczowy, który pokazuje jaki ma stosunek Ubisoft do gry, to są oczywiście nowe serwery. Jak wiecie, został wprowadzony serwer w Afryce, z tego się bardzo cieszę. Ale czy coś się zmieniło w samej grze? Czy już nie gracie z graczami z Afryki? Nie, tak nie jest. Dla mnie śmiesznym jest z jednej strony wprowadzanie nowego serwera, to są koszty, wiadomo i tak dalej, bez blokady regionu. Wprowadzają serwer afrykański. Równocześnie miałoby to sens, jakby wprowadzili blokadę regionu. I nikt z Afryki nie może wyjść i grać poza swój region. To miałoby sens. To miałoby sens i robiłoby różnicę. A teraz? Proszę was. Dobrze wiecie, jak to wygląda. Tak więc nowe serwery w Europie obiecane, 2, nadal obietnica jest nie zrobiona, natomiast serwer w Afryce jest, cieszę się bardzo, ale bez możliwości blokady regionu. Ten serwer tak naprawdę dla mnie nie działa tak, jak powinien działać i nie jest ten efekt, który powinien być. Na koniec oczywiście temat operacja uzdrowienie, bardzo możliwe w tym roku, że taka operacja będzie, ilość operatorów 5, więc tutaj jest ten czas, żeby to wszystko zrobić i ta operacja jest całkiem możliwa, ale jak będzie, nie jarałbym się tym, bo już nieraz były takie przecieki o operacji uzdrowienie i nic ona tak naprawdę nie wniosła i nawet nie była w planach Ubisoftu. Tak więc jeżeli chodzi o moje elementy, które tutaj chciałem wam przekazać, to jest wszystko. Mam nadzieję, że coś się z tego spełni, mam nadzieję, że wy będziecie też zadowoleni z tego, jak ta gra będzie wyglądała w roku 5, ale rok 5 też dużo wyjaśni nam, bo to będzie połowa tej 10-latki określonej, jak będzie Ubisoft wyglądał w stosunku do graczy i ich potrzeb.
Wszystko to wyjaśni się oczywiście na najbliższym SEE 2020 w Montrealu, które rozpocznie się 7 lutego już i dobrze wiecie, że tam rok piąty będzie przedstawiony w detalach i wszystkiego się tam dowiemy. Moja opinia jest taka, że przez ostatnie lata na niekorzyść samej gry działał po prostu sam Ubisoft. Zobaczymy, ile zmian zostanie wprowadzonych w tym roku i ile z nich ja sam prognozowałem. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo wiele, jeżeli chodzi o warstwę techniczną. Koncern Ubisoft również, jak dobrze wiecie, poinformował, że rozwojem Rainbow Six zajmuje się obecnie inny zespół, nowy zespół deweloperski, ale pod tym samym przywództwem, więc nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Ale może jest ten moment, który będzie właśnie przełomem, który będzie przełomem w R6, jeżeli chodzi o jej warstwę techniczną i słuchanie graczy i tego, co mówi społeczność, czego wam bardzo serdecznie wszystkim życzę. Chciałbym, żeby w końcu Ubisoft słuchał graczy, poprawiał to, co jest bardzo ważne, a nie dodawał tylko i wyłącznie nowy content, który pozwala im zarabiać pieniądze z jednej strony, ale z drugiej również powoduje wiele problemów z tą grą. Tak więc dla mnie to jest wszystko. Oczywiście czekam na komentarze. Czekam na wasze opinie, tego jak wy widzicie piąty rok, jakie zmiany wy byście chcieli w tej grze, żeby dla was grało się po prostu lepiej. Na koniec oczywiście materiał o polskiej scenie Rainbow Six Siege również się ukaże, ale ja czekam z tym materiałem do zakończenia kwalifikacji do Challengera. Jak wiecie, dobrym polskim zespołom nie idzie zbyt dobrze, idzie fatalnie, żebym powiedział, ale poczekamy z tym do końca, poczekamy do momentu, aż zakończy się również SI. Tak więc tutaj ten materiał się oczywiście ukaże. Jestem wycofany, ale obserwuję, analizuję i powiem wam z uśmiechem pod nosem, obserwuję to, co się dzieje na Twitterze, to, co się dzieje na Twitchu, czy na innych mediach społecznościowych dotyczących polskiej sceny, bo wszystko to, co ja mówiłem, się niestety sprawdza, co z jednej strony jest smutne dla mnie, ale z drugiej strony, dlaczego ma być smutne, skoro było jak było, to jest tylko i wyłącznie efekt. Tak więc pozdrawiam was bardzo serdecznie, czekam na komentarze, czekam na opinie. Oczywiście mam nadzieję, że poziom kultury utrzymacie i podzielicie się swoimi po prostu odczuciami z tego, co chcielibyście, by w piątym roku zaistniało w Rainbow Six Siege, jeżeli chodzi o warstwę techniczną. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia na polu cierpliwości jakimś z Rainbow Six Siege i oczywiście zapraszam was do najlepszej polskiej grupy wsparcia, której jestem administratorem i która naprawdę przekazuje bardzo wiele informacji, których nie znajdziecie na innych grupach, które również jak polska scena, jak widzę, bardzo, bardzo szybko obmierają. Trzymajcie się, hej!